moje drogie obiekty eksperymentu medycznego. Z czym przychodzicie po wakacjach do Anny Tomb? Słyszę kaszelek w poczekalni. Swędzi gdzieniegdzie? Pewnie też boli głowa od myśli. Wszystkie nasze dolegliwości, odczuwane z powodu zaburzeń naszego jestestwa, wracają do nas po wakacjach z potrójną siłą. Na wykresie przedstawi to amerykański Thin w utworze Dawn. Wydawnictwo Thin pod tytułem Dawn ukazało się w kwietniu w krótkich nakładach na winilach i kasetach, w różnych kolorach. I szybko się kolejne edycje wyprzedają. Piszą o nich, że chorzy, że to spastyczny chaos, a to przykład naturalnej skłonności do nagłych kichnięć. To kichanie wydawane jest przez 12 Gauged Records. Przed nami kolejna salwa z tej płyty. Din. Din, din. Co nas może skasować w lecie? Udar słoneczny. Śmiertelność pełnoobjawowego udaru wynosi średnio 40%, a powikłania to śpiączka czy niewydolność płuc, nerek, wątroby, uszkodzenie mózgowia. W ciągu wyjątkowo ciepłego lata w 2003 roku zmarło w Europie z tego powodu 35 tysięcy osób. Jednym z objawów udaru cieplnego jest splątanie i majaczenie. Patrzcie na innych z uwagą. Ja patrzę i słucham ostatnio jednoosobowego projektu The Sound That Ends Creation. Piąty album, Memes, Dreams and Flying Machines, ukaże się 2 października. Splątane tam zostały różne dźwięki i to może niepokoić. W oczach mieniał się kolory płyt. A ja wciąż z maniakalnym uśmiechem wracam do kilku udostępnionych do tej pory kawałków. Jako przykład zdrowego splątania podaję Can I Be Aborted, Even Thought, I'm 29, teksański The Sound That Ends Creation.
po tym, co tu zadźwiękowiło się, potrzebny chłodny okład z Pix Destroyera. Weszli w sierpniu z Epką, The Octagonal Stairway. Jaki był prom? Bierzcie na wszystko zło tego świata. W opakowaniu 5 tabletek ibupromu, a 6 to taki psychotrop. Sobie legendy pozwoliły na wspólny spacer z Igorem Cavarello. Przez 11 minut znaki zapytania w moich uszach. A może to tylko ja słyszałam? Przypominają mi taki zespół. Nie wiem, jak się nazywał, sprzed kilkunastu lat z Gothic Party. Z utworem o krótkim przekazie. Zgwałciłem krzesło, zgwałciłem je na mokrym ręczniku. Pozostało w pamięci i nie chce się wynieść. Pix Destroyer dla Relapse Records z najnowszej epki z utworem The Octagonal Stairway. Kącik porad dzikiego mięsa. Każdy radzi jak umie. Czy może być tak, że brzuch i podbrzusze podczas wzdęć, gdy są bardziej wzdęte, większe, bardziej napuchnięte, są miękkie tak samo, jak gdy są mniej wzdęte, mniej napuchnięte? Czy jeśli brzuch i podbrzusze są bardziej napuchnięte, wzdęte, to wtedy powinny być bardziej twardsze? A gdy są mniej wzdęte, mniej napuchnięte, to wtedy powinny być miękkie lub miększe?
niż gdy są bardziej wzdęte, bardziej napuchnięte? Czy to nie ma znaczenia? Zapraszam do apteki po nowoczesne japońskie leki od Pharmacist. Pierwsze, obszerne ich wydawnictwo, wypuszczone zostało bez dodatkowych badań 14 sierpnia pod nazwą Medical Rendition of Grinding Decomposition. Zawiera jeden rozdział o tego typu dolegliwościach. Decrepit peristaltica i nic nie poradzisz. Oddaję cię w ręce bębniącego terapeuty i farmaceuty o szerokim spektrum działania i tworzenia. Pharmacist. Decrepit peristaltica. Yeah.
Teraz bardzo mocna pozycja z bardzo mocnej stajni. Szwedzki Grit z pierwszą płytą Livslut. Podobno powstali w 2014 roku na północy kraju, by wkurzać hardkorowców. Teraz sami w sobie, w trójkę stworzyli zaprzęg gnający do przodu, bez przeszkód. Jak u Chełmońskiego. Taką mocną trójkę do stajni przytulił Selfmade God Records. Polecam. Grit, Starving for Purpose. Rumuni z Anger Dose buntują się jak należy. Nagrali album o niesprawiedliwości, korupcji, przemocy i poczuciu lęku. Nie mają realnej nadziei, że sprawy kiedykolwiek się poprawią. Ale na zewnątrz kipią gniewem, który wrze w środku i trzeba go od czasu do czasu wypuścić, prawda? Nie czują się bezsilni. Tak mówią o współczesnym sobie pokoleniu. Mamy środki, aby dojrzeć i walczyć z niesprawiedliwością, morderstwami i kradzieżami. Ale jeżeli nie jesteśmy stale zaangażowani i świadomi, tracimy zainteresowanie lub nudzimy się i powoli akceptujemy nasz los. Na razie zaprezentowali kilka erupcji, w tym Cophand, o tym, że policja ci nie pomoże, bo oni są od pilnowania, żebyś ty czegoś nie odwalił. Czujecie młodą złość w krwi? Anger Dose. Cophand.
Teraz na przepłukanie gardła angielski gets worse. Działa od 2012 roku i w ubiegłym roku podzielił się z nami płytą Snapped. Z niej raczymy się bez wymówek utworem Redundant. Gets worse. To była jedna z pierwszych kaset, którą kupiłam na bazarze. Nie byłam pewna, co to jest, ale byłam zdeterminowana do kopania w podziemiu. Manslaughter i ich Infernal Madness. Szerszej publiczności udostępnione przez Carnage Records w 1992 roku. Nagrali ją w Domu Kultury WSK Mewa Rzeszów, tak jak Cerebral Concussion, późniejszy Devilin. Dom Kultury zacny. Nie jeden koncert mieścił. Ja też tam byłam i miód na pięcioleciu Devilina piłam. Teraz fragment Infernal Madness dla przeczyszczenia starczych przewodów słuchowych. Manslaughter.
Stronie kuli ziemskiej w Australii Deliquess wyskoczył z epką Engineered Frailty i ucieszył moje stare, defowe flaki. CD wychodzi ze szwajcarskiego Gold Grind Records, a kasety z Life After Death Records. Znamienne jest to, że tam, w Melbourne, pootwieranych jest kilka zespołów i ich członkowie mieszają w kilku naraz. W przypadku składu z Deliquess to Dissentump, Lurid Panacea, Oval Stench i Deuce Embowel Excarnate. Dla Was Deliquess i Viscerate Throw Flames.
Dismembered flesh mutilation z poprzedniej wizyty spowodował, że dałam się łatwo namówić na głębsze grzebanie. Ten skład wywodzi się z polskiego Feto Infitas, który już od 2004 roku podąża ścieżką śmierci i zniszczenia. I dobrze im idzie. Dzisiaj podaję materiał z 2018 roku z płyty From Blessing to Violence. Jednak daje się zwieść informacją od Feto Infitas, że pracują nad nowym albumem i duża część jest już skomponowana. I chcą zacząć nagrywanie grudzień-styczeń. A album na pewno ukaże się w 2021 roku. Będzie jak zwykle z łamańcami, horrorem i uwaga, uwaga, nowość, odrobiną industrialu. Dla kogo to wszystko? Dla nas, moje drogie obiekty eksperymentu medycznego. W oczekiwaniu na nowe Vanished Land z trzeciego albumu wydanego przez Selfmade God Records. Na tyle dzisiaj, moje drogie obiekty eksperymentu medycznego. Nie wypisuję L4 od rzeczywistości. Bądźcie czujni i świadomi. Tym bardziej, że będę potrzebować Was już niedługo. Orion, organizacja społeczna, przeprowadzi kampanię na temat przemocy psychicznej wobec dzieci. Będę Was prosić o obecność, o czytanie, stosowanie i przekazywanie ważnych, merytorycznych informacji Waszym bliskim. Co będziecie mogli zrobić, aby świat był lepszy dla najmłodszych? Śledźcie naszą stronę www.orion.fm i zapiszcie się na nasz kanał. Będziemy rozmawiać z mądrymi ludźmi. Ostatni dzisiaj grindowy przekaz płynie z Pragi. No chyba, że włączycie sobie podcast jeszcze raz. Abhorrent Cabaret w sugestywnej opowieści Stories of Undeniable Abhorrence debiutuje w Bizarre Lepros Production. Machamy utworem Handcuff Pantonim. Pamiętajcie o higienie psychicznej. Nie dajcie się ugnieść w jednej puszce z sąsiadami. Czekam na Was w gabinecie za miesiąc. Anna Tomb. Pa.